Pewnego dnia wychodzę z gabinetu lekarza i wychodzi przepiękna dziewczyna z długimi czarnymi włosami, rzuca się na mnie, całuje mnie, wiem, że to jest któraś z przyjaciółek mojej córki, z którymi jestem na ty, i mówi, zadzwoń do mnie, i znika w tym samym gabinecie. Więc wychodzę na dwór, dzwonię do swojej córki, bo chcę ją zapytać, kto był w gabinecie mojego lekarza na Żoliborzu. A ona mówi, mamo, no przecież jestem u lekarza, bo to była ona. Tłumaczy mnie to. 7 lat różnicy, zobaczcie. Tu baniaczek, elektrody, a tam chaos. Brak prądu. Energii nie mam. Własna... Tydzień temu Andrzej Grabowski nie wiedział, że domagała to jest jego zięć. Mówi, naprawdę? Myślał, że domagała to jest karp na święta. Ty przecież to była twoja córka. Ale miała długie, czarne włosy, a jak ją widziałam 4 dni wcześniej, była krótko obciętą blondynką. No tak, no, rzeczywiście mogła nie być twoja córka. To mógł być Szymon Wydra na przykład. No. Jezu, wiesz co powiedziała mi, i to już kończąc naprawdę, bo Dorota prosiła, żeby to zachować w tajemnicy, więc nie chcę, żeby jak tu będzie, żeby to wiedziała, że powiedziałem. Podobno jak poznałeś swojego ostatniego męża, trzeciego i nie ostatniego, to też są jej słowa, to powiedziała, że całowałaś się z nim już po 3 godzinach. Od czasu... Zawołaj córkę. Nie, no, poczekaj. Zawołaj córkę. Nie, ale poczekaj, no. Nie, Kuba, ty jesteś manipulant. Ale poczekaj, no. Ile czasu minęło od czasu, kiedy on powiedział cześć, ty powiedziałaś cześć i zaczęliście się lizać jak ślimaki. To jest słowa Doroty. Lizali się jak ślimaki. Tak czy nie? Kubuś. Leciałaś w ślinę. Ale czy ty jesteś jakimś księdzem na przykład? Tak. Jeżdżę purpurowym Bentleyem. Udzielam to nie jest purpurowy, to jest okropny bordo. Kuba, zmień ten kolor. Ty też. Za 6 tysięcy. Za 6 tysięcy nakleją ci nawet papier na ten samochód.